Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest teraz. Jest teraz dźwięk? Dobrze. Czyli jeszcze raz rozpocznę w takim razie po krótkich kłopotach technicznych, ale to może właśnie spowoduje, że pójdzie teraz nam to wszystko raźniej. Witam Was serdecznie w pielęgniarskim live'ie. Mamy dzisiaj odcinek 14. Mamy też dzień 8 sierpnia 2019 roku. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o temacie, który na pewno wielu z Was interesuje, czyli takie hasło 1200 zł do podstawy pielęgniarek i położnych. Ale może zanim przejdę tutaj do konkretów, to zacznijmy od tego, że w Polsce pielęgniarek się nie ceni, nie zapewnia się im godnych wynagrodzeń. W związku z tym bujamy się od akcji strajkowej do akcji strajkowej. Białe Miasteczko, inne historie, aż po strajk pielęgniarek w Staszowie, po strajk w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Skutkiem tych historii był tak zwany dodatek zembalowy, czyli związki zawodowe pielęgniarek i położnych podpisały przedziwne porozumienie, że pielęgniarki nie będą miały godziwego wynagrodzenia, tylko będą dostawały dodatek 400 zł i tutaj no, naprawdę wyjątek na skalę całej Polski, dodatek 400 zł brutto brutto. Konsternacja była bardzo duża. Co to jest w ogóle, to skąd to się wzięło brutto brutto, może powiem. Brutto brutto się wzięło stąd, że są pewne wypłaty dokonywane dla organizacji, zwłaszcza prorządowych, które na przykład otrzymują, nie wiem, 15 tysięcy złotych na jakąś działalność. One nie mają pieniędzy na wynagrodzenia pracowników, więc one dostają te pieniądze brutto brutto i z tych pieniędzy mogą opłacić wynagrodzenia, ZUS i podatki tych osób, które będą pracowały przy wykonywaniu tego zadania publicznego. I dlatego stąd się wzięło brutto brutto, czyli pielęgniarka, która miała otrzymać podwyżkę, dostawała te 400 zł brutto brutto, to wychodziło 236 zł na rękę, reszta pieniędzy była opłacana na ZUS i na Urząd Skarbowy. Kolejnym elementem tego 400 było to, że panie ze związków zawodowych podpisały takie korzystne porozumienie, że i tu naprawdę też kuriozalna historia, że był spis pielęgniarek raz w roku. Czyli pielęgniarka, która 1 sierpnia pracowała w danym roku, była wpisana na listę, nazwijmy to, podwyżkową. Jak się zatrudniła 1 października w danym szpitalu, to musiała czekać do 31 sierpnia następnego roku, ażeby otrzymywać tą jałmużnę w postaci dodatku 400 razy 400 zł brutto. Ten 400 razy dodatek wzrastał przez 3 lata do kwoty 1200 zł. Więc jeśli w trzecim roku ktoś zmieniał pracę, na przykład 1 września czy tam 5 września, no to nie dostawał nic, musiał czekać cały rok, żeby otrzymywać znowu 1200 zł brutto brutto, czyli jakieś tam 700 zł na rękę. Sytuacja kuriozalna i przy tych... Dobrze, tu jest pytanie, jak liczyć kontrakty, to za chwileczkę powiem. I teraz sytuacja kuriozalna, tak, że nie znam takiego zakładu, który powiedzmy przyjmował pracownika, ustalał z nim pensję i mówił mu, słuchaj, na razie tego wynagrodzenia nie dostaniesz, bo my w ciągu roku robimy spis pracowników jeden raz i dopiero potem dostaniesz, za pół roku dostaniesz wypłatę, no bo mamy taki zwyczaj, że spisujemy pracowników raz do roku.
Czyli ten stan pielęgniarek raz na rok. Następnie w roku 2018 związki zawodowe podpisały z ministrem zdrowia porozumienie zmieniające jakby sposób wypłaty tego zembalowego 4 z 400 brutto brutto i podpisali porozumienie, nie wiadomo właściwie po co i dlaczego i nie było takiego przymusu jakby, że musiały to panie ze związków zawodowych podpisywać. Piłka leżała po stronie rządu, a nie po stronie związku zawodowego, ale podpisały to porozumienie w lipcu zeszłego roku, że te zembalowe będzie płacone w innej formie, czyli 1100 zł do podstawy. I kolejna rzecz tutaj już się, nie wiem, chyba ktoś się, że tak powiem, opamiętał i ten spis pielęgniarek był dokonywany na dzień 4 razy w roku, tak? Czyli 1 października, 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2019 roku. Czyli już pielęgniarka nie musiała czekać całego roku na to, żeby otrzymać te 1100 zł do podstawy. Nie wiem, skąd to się bierze, że tak się traktuje w tym kraju pielęgniarki, że się je spisuje, zamiast po prostu, jeśli pielęgniarka wykonuje zawód w jakimś miejscu, no to powinna otrzymywać te 1100 zł do podstawy, nawet jakby w połowie miesiąca się zatrudniła. Tutaj mam pytanie, jak liczyć kontrakty według tych nowych zasad. No, trzeba podzielić te 1600 zł brutto brutto, to fundusz przekazywał na takie osoby, które były na kontrakcie, a wykonywały ten kontrakt w wysokości w przeliczeniu na cały etat, czyli 168 godzin. Szpital otrzymuje od funduszu co miesiąc na osobę kontraktową, ale mówię tylko w wymiarze etatu. 2048 zł, jeśli na przykład osoba na kontrakcie wyrabiała, tak powiem, dwa etaty, czyli miała tam prawie 300 godzin, no to wtedy fundusz na tą osobę przekazuje i była ona zgłoszona do funduszu, no to na ten fundusz, ta osoba, na tą osobę, na fundusz przekazuje dwa razy 2048 zł. I to ewentualnie z dyrektorem trzeba negocjować, w jaki sposób on to będzie wypłacał, czy to będzie dostawki na przykład godzinowej dodatek. To jest taka sprawa, jeśli chodzi o to pytanie, które tutaj ktoś złożył. Czyli teraz mamy sytuację taką, że były wypłacone te dodatki, ten 1100 do podstawy. Od tego roku, od lipca się zrobiło 1200 zł do podstawy, czyli kolejne 100 zł. I teraz pytanie, co się stało, co się stanie od września tego roku. Cały czas zapewniano, że są pieniądze na to, żeby ten, było kontynuacja tego 1200 zł do podstawy. No ale cały czas było widać jakiś dysonans pomiędzy tym, że pielęgniarki otrzymują 1200 zł do podstawy, a przecież obowiązującym aktem prawnym nadrzędnym jest ustawa o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Tam pielęgniarki są podzielone na trzy grupy i one są czynnikiem determinującym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Warto wspomnieć, że ten podział pielęgniarek jest kompletnie niezgodny z praktyką zawodową pielęgniarek. Pomiędzy grupą 9 a grupą 7 wiemy wszyscy, jakie tam pielęgniarki są, się mieszczą, jest 2,5 tysiąca podstawy, różnicy w podstawie. Jak ten związek zawodowy to ogarnie z rządem, żeby to, nie wiem jak to zrobić, no niestety jak związki zawodowe i pan minister naważyli tego piwa, to niech teraz to wypijają i się gimnastykują, jak to zrobić. No i w związku z tym, że tą gimnastykę nie wiedzą jak zrobić, no to wymyślili teraz takie coś, że ten dodatek, bo to jest nadal dodatek 1200 do wynagrodzenia zasadniczego, on zostaje przedłużony, bo był do 31 sierpnia tego roku. On zostaje przedłużony projektem rozporządzenia, które się ukazało właśnie na stronach ministerstwa, na stronach legislacji gov.pl. Ukazało się projekt rozporządzenia, który przedłuża to wypłacanie, nazwijmy to 1200 zł do podstawy, do 31 sierpnia 2020 roku.
Podkreślam, tylko do sierpnia 2020 roku. I teraz to będzie dalej. Uzasadnienia nie ma tak napisane, bo ktoś tam się pyta, a gdzie jest napisane, że likwidujemy te 1100. To nigdzie tego nie ma napisanego, tylko to wynika z uzasadnienia i z zapisów tego projektu rozporządzenia. Warto tu się wczytać w to uzasadnienie, któreśmy dzisiaj na portalu, zresztą te wszystkie rzeczy, które mówię, są na portalu i można je w najnowszych linkach, w aktualnościach przeczytać, dokładnie przeanalizować. Niektórzy czasami piszą, że tutaj ten bełkot prawny, który cytujemy za ministerstwem, jest nie do ogarnięcia, nie wiedzą wszyscy, o co chodzi i że mamy tłumaczyć. Ja kiedyś to robiłem, to były komentarze, że po co tłumaczenie, to krowie jak na rowie, każdy potrafi przeczytać i wyciągać wnioski, więc my przedstawiamy te informacje, trochę komentujemy, ale jakby każdy powinien się w to wczytać. I warto z tego uzasadnienia wyciągać wnioski. W tym uzasadnieniu czytamy, że przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest wynikiem zmian w ustawie o najniższych wynagrodzeniach. Przecież pamiętajmy, że od lipca jest podniesiona kwota bazowa z 3900 na 4200. I teraz te regulacje spowodowały to, że ministerstwo przyznaje się do tego, że nie ma pewnej oceny skutków finansowych, jakie te zmiany przyniosą, czyli podniesienie kwoty bazowej z 3900 na 4200. Dlatego, żeby mieć czas na przygotowanie, zobaczyć, jakie to będą skutki i zobaczyć, jakie to będzie miało efekty finansowe dla podmiotów leczniczych, dlatego musi mieć czas, żeby to zobaczyć i przedłuża wypłacanie tego 1200 zł przedłuża do 31 marca 2020 roku. Ale co w zamian? W zamian też czytamy w tym uzasadnieniu, że w zamian przez ten czas, czyli do 30 ten czas do 31 marca pozwoli prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wypracowanie, podkreślam, tak cytuję, wypracowanie mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu ten, czyli minister i Narodowy Fundusz szuka sposobu, w jaki sposób zapewnić wynagrodzenia pielęgniarkom i położnym i innym grupom zawodowym, ale żeby to nie było w mechanizmie 1200 zł do podstawy. Jak to będzie zrobione, czyli nie będzie już tak, że pieniądze będą szły z funduszu i one będą celowane na grupę zawodową pielęgniarek i położnych. Czym to skutkuje? Może podsumuję, tak, że Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z przekazywania do podmiotów leczniczych znaczonych pieniędzy na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, jak to miejsce ma obecnie, kiedy Narodowy Fundusz na 1200 zł do podstawy pielęgniarek i położnych oraz na pochodną tej kwoty, bo to przypominam, nie jest 1600 brutto, tylko 2048 zł, przekazuje na jeden etat pielęgniarki. Co będzie w zamian? Tak jak napisano w powyższym projekcie rozporządzenia, które cytowałem, Narodowy Fundusz ma wypracować mechanizm wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup i świadczeniodawców. No i tu się zacznie cyrk, bo wiemy dokładnie, że jak będzie to, zejdzie to na poziom zakładów pracy, wyliczanie płac, to wszyscy wiemy, jak to się skończy, jak to będzie wyglądało i jak będzie potraktowana grupa zawodowa pielęgniarek. Zresztą tu nie to, że ktoś narzeka i tak dalej, tylko widzimy to przez ostatnie 30 lat. Czyli pieniądze na wynagrodzenia pracowników w danym podmiocie leczniczym będą dzielone przez dyrekcję oraz związki. I tu pragnę podkreślić, że ta ustawa o wynagrodzeniach najniższych w podmiotach leczniczych wprowadza totalny chaos, nie tylko w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, ale i w innych grupach. Najbliższy numer Gazety Pielęgniarek i Położnych
pielniarki.info.pl. Może też można by było tutaj teraz podać link do prenumeraty tej gazety. Będzie poświęcone właśnie wynagrodzeniom pielęgniarek i położnych w kontekście tej ustawy. Będzie bardzo dużo ciekawych tekstów, które jeśli będziecie Państwo przeczytacie, będziecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, jakie są zależności pomiędzy grupami zawodowymi, jakie są zależności pomiędzy samymi pielęgniarkami w grupie 9, 7 i 8. Tutaj może się mała nieścisłość wprowadziła, w sensie w rozporządzeniu mówione jest, że przedłużamy 1200 zł do dnia 30, do dnia 1 kwietnia, konkretnie tak jest napisane, 1 kwietnia 2020 rok, może w związku z tym, że to jest przemysł apeli, nie wiem, 1 kwietnia bardzo ładna data, ale to też jest jakiś ewenement, że coś obowiązuje do 1 kwietnia, a nie do 31 marca. Teraz tutaj jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o tym, o tej najbliższym wydaniu gazety, więc tutaj zamieściliśmy link do tego wydania. Będzie tam właśnie dużo informacji w kontekście tego bałaganu, który ta ustawa wprowadza, na przykład w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. I podkreślam jeszcze jedną rzecz, że spis pielęgniarek, jaki będzie, na jakie dni w tym projekcie rozporządzenia, znowu komuś się coś tam nie tak, systemy informatyczne jakieś mamy kiepskie, skoro spis tych pielęgniarek będzie dwa razy, jeśli chodzi o w tym okresie przedłużenia, czyli od 1 września do 30 marca, do 1 kwietnia 2020 roku. Spis pielęgniarek będzie na dzień 1 października i 1 stycznia. No jest to postęp w stosunku do tego, jak to było raz na rok. W tej chwili widać, że to będzie co parę miesięcy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno jeśli chodzi o płace, nas czeka ciekawy okres. I Ministerstwo Zdrowia niestety musi teraz w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym wypracować nowe mechanizmy, które będą musiały się wkomponować w ustawę o najniższych wynagrodzeniach. A tam naprawdę, uwierzcie mi, jest totalne bagno. Myślę, że Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych czeka ciężki okres. Ciężki okres, kiedy pielęgniarki z poszczególnych szpitali będą pisać pisma z pretensjami, ze skargami do Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dlaczego tak podzielił pielęgniarki na takie trzy grupy i doprowadził do sytuacji, kiedy osoby wykonujące zawód na tym samym oddziale, mające ten sam zakres obowiązków i kompetencji, będą miały różnicę w wynagrodzeniu około 3000 zł z pochodnymi. Ale to mam nadzieję, że Związek podejmie tę rękawicę i nie będzie uciekał od odpowiedzialności. W dniu jutrzejszym na portalu artykuł dotyczący stanowiska Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w kwestii tego likwidacji 1200 zł do podstawy. Wiele osób mówi i używa argumentu słusznego, że przecież dano nam do podstawy 1200, nikt tego nam nie zabierze. Wszystko można zmienić w Polsce. Można zmienić umowę o pracę i zmienić warunki, ale oczywiście o tym nikt nie mówi. Ja tutaj nikogo nie straszę, że ktoś tak zrobi. Wielu dyrektorów w Polsce, w szpitalach te 1200 zł wprowadziło aneksami i wpisało tam datę 31 sierpnia. Więc przewidywali już tą sytuację taką, że będzie sporo będzie kłopotu z egzekwowaniem tego w dalszych latach. Więc dlatego też jutro stanowisko w związku. Oczywiście się okazuje coraz więcej, w jaki sposób jest realizowane porozumienie z lipca zeszłego roku. Może następny live właśnie będzie o tym, co zapisano w tym rozporządzeniu, co zapisano w tym porozumieniu, a jakie mamy teraz stopień zrealizowania tego porozumienia. Tam pisano o normach, każdy na swoim odcinku pracy wie, jak te normy wyglądają, czy one w ogóle są rzetelnie wprowadzone w danych zakładach pracy i inne. W każdym razie zapowiedzi są takie, że będzie zmiana współczynników pracy pielęgniarek i położnych i sposobu pielęgniarek i położnych na grupy. No musi to Związek Zawodowy i Ministerstwo odkręcić
i zrobić, urealnić ten podział pielęgniarek, który będzie odzwierciedlał praktykę zawodową, a nie dzielił i skłócał pielęgniarki. No dzisiaj tu jeszcze widzę jeden, czyli ten, tutaj ktoś się pyta, czyli ten dodatek na kontrakcie normalnie zostaje, a jest jeszcze przekazany dyrektorowi szpitala, u którego jak mam sobie wynegocjować wysokość do podstawy. No proszę Państwa, no jeśli jest zapisane w tym rozporządzeniu 1100 zł do podstawy, osoba, która jest na kontrakcie, nie ma podstawy, tak? Ale osoby na umowach zlecenie, na umowach o dzieło, na umowach kontraktowych są normalnie wykazywane przez szpital do funduszu. Na nie otrzymuje fundusz, przekazuje na te osoby, przekazuje pieniądze. Jeśli jest osoba kontraktowa i wyrabia 0,8 etatu, jest wykazywana do funduszu. Fundusz na tą osobę przekazuje 0,8 kwoty z 2048 zł. Jest to taki ryczałt. Natomiast jeśli osoba dana wyrabia, że tak powiem brzydko, na umowie kontraktowej 1,5 etatu, to ona dostaje 1,5 kwoty 2048 zł. Jest to zadanie osób, które są na kontraktach, tak rozmawiać z dyrektorem, żeby nie dostawały mniej niż to, co przekazuje fundusz. Oczywiście są dyrektorzy, którzy mówią, zapisują różnie to w umowach kontraktowych, na przykład, że osoba kontraktowa może dostać pieniądze tylko do wysokości etatu, na przykład zembalowe. Po drugie, zwracam uwagę, że każda osoba, która jest na kontrakcie, na umowie o pracę, może napisać pismo do swojego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu, gdzie podaje swoje nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu i PESEL i Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada tej osobie na pytanie, jakie środki finansowe zostały przekazane jemu szpitalowi czy jego przychodni na środki związane z 1100 zł do podstawy. To na razie wszystko. Myślę, że trochę informacji przekazałem. Może to będzie też przyczynkiem jakiejś dyskusji. Zapraszam Was na kolejne live'y i czeka nas gorący okres. Naprawdę będzie niespokojnie. Będę o tym mówił w następnych live'ach i zapraszam też Was do prenumeraty gazety. Bardzo, bardzo ciekawy numer, w którym będzie dużo informacji o wynagrodzeniach, o tym, co się dzieje w służbie zdrowia, o zależnościach pomiędzy grupami i do jakiego totalnego chaosu doprowadzono wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.